Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, przychodzę do Was z kolejną dawką informacji na temat najnowszej aktualizacji. Ale na samym początku wszyscy, którzy nie mogą się doczekać aktualizacji, tak samo jak ja, strzelają łapeczkę w górę, sprawdźmy ilu nas jest. Na szczęście dzisiaj dostałem od Supercella nieco więcej informacji, dlatego już dziś mogę Wam przedstawić kolejną tajemnicę karnetu bojowego. A tą tajemnicą jest to, na co wszyscy zawsze czekamy, czyli nowy, darmowy zadymiarz. Więc moi drodzy, każdy kto kupi w pierwszym sezonie Brawl Stars, jeszcze nie wiem ile będzie sezon taki trwał, otrzyma na 100% nowego zadymiarza. Ale to nie jest taki normalny zadymiarz, ponieważ ten zadymiarz będzie posiadał klasę rzadkości chromatyczną. Ale spokojnie, ja też nie słyszałem o takiej klasie rzadkości, dlatego Supercell nieco nam wyjaśnia, na czym ona będzie polegać. Teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czym jest klasa chromatyczna. Z informacji, które otrzymałem, mogę wywnioskować, że osoby, które nie kupiły karnetu bojowego, też będą mogły wydropić tą postać ze skrzynek. Tylko że będzie to naprawdę trudne, ponieważ klasa rzadkości postaci jest ruchoma. W pierwszym sezonie postać, która znajduje się w karnecie bojowym, przyjmuje klasę rzadkości legendarną, czyli szansa na wydropienie tej postaci ze skrzynki wynosi jakoś 0,10%. W kolejnym sezonie przybiera klasę mityczną, czyli około 0,24%, a w następnym sezonie, czyli trzecim, przyjmuje już klasę rzadkości epicką i w tym momencie się zatrzymuje. Co to oznacza? Reasumując, z każdym kolejnym sezonem klasa postaci będzie malała, a osoby, które nie kupiły karnetu bojowego, będą miały coraz większą szansę na odblokowanie jej. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, jak Wam się podoba tego typu klasa chromatyczna. Moim zdaniem jest to ciekawe rozwiązanie. Już się sam nie mogę doczekać, jaki będzie nowy zadymiarz. Przypominam Wam, że od razu po aktualizacji na moim Instagramie pojawi się konkurs, gdzie będziecie mogli wygrać taki karnecik bojowy, jeżeli Was nie stać, więc dołączcie do mojego Instagrama, pierwsza linijka w opisie. A teraz, moi drodzy, przejdźmy na moje konto i zagrajmy kilka meczyków. Jesteśmy już na moim koncie i zobaczcie, jaką mamy dzisiaj przekozacką mapę. Jest to mapa Mroczny Przesmyk, jest to moja ulubiona mapa i zagramy sobie dzisiaj Piperką. Mam do niej fajny gadżet i który Wam zaraz zaprezentuję. Okej, moi drodzy, lecimy z tematem. Cztery skrzynki na środku, tutaj mamy dwie, więc całkiem spoko, ale mamy tutaj Crowa, który będzie chciał z pewnością mi te skrzynki zabrać. Jaki wziąłem Star Power, nawet nie pamiętam, dobra. Uderzenie z krzaków jest mocniejsze, więc sztos totalny. Ja bym teraz się tutaj schował i go sfokusował, wiecie? Postarał się w niego trafić. Dawno nie grałem krukiem. Znaczy jeju, Piperką, przepraszam, krukiem. Też żem powiedział. Czy ten kruk będzie miał gadżet i będzie miał tarczę, to będzie słabo, jeżeli będzie miał. Patrz, bomba. Leży. Nie trafiłem? Naprawdę go nie trafiłem? No nie wierzę. Zatruł mnie jeszcze ham. Więc tutaj trzeba będzie mega uważać teraz. Ten jeszcze... Bu, zabrakło mi słowa. Bu mnie fokusuje. No chodź, chodź, kruczku. Dobra, dostał. Kruczek przyjął. Czy ten Rico mnie widzi? Miejmy nadzieję, że nie. Ult! Bomba! Bomba! Nie trafiłem tego kruka. Teraz! Śpi? Nie śpi. Żyje dalej. Najgorzej! Najgorzej! Ale tu jest bitka, moi drodzy. Zapomniałem, że mam gadżet. Mogłem od razu odpalić na niego gadżet i by wtedy... Raczej dostał. Bym go wtedy pokonał. Ojejku, czemu ja to zaimowałem, mamuniu? Bomba! Śpi? Czy nie śpi? Żyje dalej. Wow. Dobra, mamy kolejnego cuba. Teraz tego kruka będę ściągał na hita. Uciekam! Przed tym bu! Patrzcie! Trafię go! Jeszcze! Nie zmieściłem tego, najgorzej! Gdybym to trafił, to było 200 IQ. Rico, ile ma? Tam ma dużo cubów, nie? Leży! Tak jest, udało mi się go ściągnąć. Elo, elo, byki. Jackie, nie ze mną te numery, mordo. Bomba. 7000, taki gąk jak... Ho, ho. Ładnie, ładnie poszło, powiem wam. Jednak skill z Piperki został. A dawno nie grałem Piperką. Ładnie. Okej, lecimy z kolejnym meczem, potem sobie zagramy jeszcze Duoska. Tak mi się wydaje, że możemy to zrobić. Mamy Mortisa, kurczę, ten Mortis będzie chciał od razu mnie tutaj pewnie podhaczyć. Bomba. Bomba. Tak się wyjaśnia Mortisa, widzieliście? Dwa strzały koło skrzynki i gościu w szoku. Wystarczyło nie auto-aimować. Dobra, tutaj jest szansa na wygraną. Mamy dużo skrzynek na dzień dobry, które mogę szybciutko podnieść. Patrzcie, teraz idziemy od razu po te dwie. Tara, raz. Tara, dwa. Ha! Ja dziękuję. Jak to łatwo idzie. Dobra, bomba, bomba. Bomba. I jeszcze raz bomba. I będę miał już ile? Przepraszam, ile? Nie słychać. 8 power cubesów, dokładnie. 8 power cubesów i... Kurde, jeszcze idę po tego. A jak? Będę bił, nie wiem, z 200 mocniej? Może 100 mocniej? No ale nieważne, nieważne. I tak będzie srogi damage.
9 kubów na klacie, 5 zadymiarzy w grze. Krzaki trzeba fokusować, bo tutaj się... A, czaił się tam ktoś. Oj, się czaił. To jak go teraz stąd wypłoszyć? To jest kruk, naprawdę? Który miał tarczę? Dobra, on już musi uciekać. On jest gdzieś... Ciach! 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 Bum! Ciach! Leżysz, nie leży? Teraz! Nie trafiłem jeszcze! 8 kubów ma! O kurczę, tu się teraz wystraszyłem jego. Powiem wam szczerze... Nie! Farel! Nie rób tak, bo to się zemści! Właśnie! To by się zemściło! Wow! Parę razy zmisowałem tego kruka, myślałem, że go trafię, wiecie, blind shota, ale i tak spoko, pierwsze miejsce. Zagrajmy teraz duoska, zobaczymy, kogo mi dobierze. Okej, moi drodzy, lecimy duo z randomem i kogo nam dobierze? Raz, dwa, trzy... Bii! No i kurczę, o to chodziło, trzeba od razu dobierać takie postacie. Zawsze raczej, sorki. Be cool, be free, be like me. Lecimy. Ach, kurczę, tutaj... Muszę skrzynkę tam otworzyć, ale za mały damage mam z bliska. Okej, okay. Jest nice. Jest ślurpik. I to od razu fokusuje kogoś. Bomba! Jest! Jin dostał! Trafił mnie, jednak nie trafił. Dawaj, bi! Nie no, ta bi będzie leżała. Jest! Udało jej się! Kurczę, ale jak wyczułem, że ktoś będzie po ten soczek szedł. Gdybym nieco prędzej strzelił, ten mój damage by był mocniejszy, no ale szkoda. Tak czy siak, nie podnoś tego cuba, poczekaj na mnie, bi! Dobra, sztosik totalny. Dziękuję ślicznie, że poczekałaś. Bomba, bomba, bomba. Jeszcze raz, leżysz. Jeszcze ulcik. Ciach, 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 ciach z pistoleta. Bomba, ult. Ale dużyśmy ją zlinczowali pięknie. Jeszcze ja mam soczek. No i dobra, moi drodzy. Teraz zaczyna się rzeźnia. Uwaga, bomba. Znaczy bomba. Bomba dopiero będzie. Atak. Ktoś jest w krzaku na bank. Jest, tam się respi. Patrzcie na to. Ciach. Ciach, dostał. Ciach. Nie ma. Ciach, nie ma. Dobra, oni są gdzieś tutaj z tyłu, wiecie. Nie, nie dostaje nikt. Dobra, biorę kolejny soczek. Bij, nie wywróć się tylko, please. O kurde, szelka. A, nie ma zasięgu, tak. O, ty cwaniaro. Leżysz. Kochanieńka, leżysz. Muszę poczekać na mojego członka drużyny. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Showdown, mamy showdown, ale i tak czekam na mojego członka drużyny. Mój członek drużyny podnosi cuby, bierze soczek. I moi drodzy, wjeżdżamy w nich na ostro. Ulcik, ciach, 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 bomba. Ult, nie trafiłem ulta, uciekaj, uciekaj, bombę, jeszcze raz jedną, bi. Tak jest, pięknie bi. Ładnie, ładnie, ładnie. Super, super mi się grało z Ale23. Wy też zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się meczek podobał. Lecimy z kolejnym meczykiem. Postanowiłem, że tym razem wezmę sobie Bi, naszą kochaną pszczółkę, i gramy z Piperką duo. Pięknie, pięknie, moi drodzy. To może być winek. Jak dobrze wiecie, Bi jest moją chyba ulubioną postacią, powiem wam nawet. Wiecie, chyba przebiła już Piperkę, bo ma teraz ten taki fajny gadżet, który za chwileczkę wam odpalę. Tylko w dobrej chwili go odpalę. Poczekajcie, poczekajcie. Okej, okay. Ciach. O kurde, ten Colt jak się sfokusował. Dobra. Dajemy nasz totem. Nie! Co? Co? Co on tak trafia, ten Colt? Dobra. Ten totem polega na tym, że zwalnia przeciwnika, wiecie? Po prostu jest lepki. Ma taki lepki śluz, gdzie zatrzymuje przeciwnika. Dobra. Patrz, dal dostał! Dobra, tu troszeczkę go zbejtuję. Ja bym go trafił ultem i wtedy podjechałby, było zacnie. No ale nie będę go teraz podjeżdżał. Musimy poczekać teraz na mojego teammate'a. Moja Piperka się wyłożyła. Mam 7 cubów, to prawda. To jest dużo. Dobra, on jest z Brokiem w duo, tak? Tak. Bomba. Brok dostał. Powiem wam tak. Polećmy sobie teraz tędy. Dałbym pierw ulta na nich. Nie trafił mnie. Leży. Tak, on leży. Brok leży. Woo! Udało się tutaj ładnie to ugrać. Okej, chciałem wam zaprezentować ten gadżet. On spowalnia przeciwników. No tylko, że nie udało mi się tego zrobić. No niestety.
Ale odpalimy sobie go jeszcze raz. 16 power cubesów B. Na ślepo strzela. Dobra, on leży. Patrzcie, bomba. Ale zdążył się zrespić jego kumpel. Dobra, odkrywamy go. Gdzie on jest? Gdzie on był? Brok, leżysz. Nie trafiłem go jeszcze? Wow, jaki ten Brok jest. Co? Uciekł w strefę, wow. No tu mnie zaskoczył, że tak zaryzykował. Pięknie, ale pierwsze miejsce. Duosek z Piperką. Ellie Cash. Jak najbardziej spoko. Także moi drodzy zamiarze, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z informacjami dotyczących nowych aktualizacji. Jeżeli stawicie pod tym filmem 15 tysięcy łapek, to od razu nagrywam kolejny odcinek. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!